tej pory, kiedy czuję zapach mleka, nabiera mnie obrzydzenie, dlatego że ksiądz bardzo często pił mleko. Mówiąc mi coś tam o tej Marii, zaczął mnie po prostu dotykać. Masturbował się ksiądz moimi rękami, proszę księdza. Powiedział, że dopóki nie ma wytrysku, to nie ma grzechu. Na chwilkę poślenia i wracamy tylko na swoich sprawach. Najpierw odsunął moje spodnie, na siłę przycisnął do siebie i zaczął mi pokazywać, jak mam robić. Powiedział tylko nic nie mów mamie. Księcia teraz mają przepukanie, taką złą opinię i w ogóle wszyscy są chorzy, niedobrzy. Co to jest za wyrok? Za molestowanie 7-letnich dziewczynek. Co ty powiesz, człowiek? Że wam się kurwa chce całą niedzielę poświęcić na to, żeby Adama ścigać. Idźcie, ludzie. Mogę porozmawiać z księdzem Cybulą? Nie da rady. Dlaczego ksiądz mamy zakaz sądowy? Przepraszam. Ksiądz jest z kimś jak Pan Jezus, nie? I tak powinno być. Czy Jezus Chrystus zabierał się za małe dzieci? Kończymy tą rozmowę, dzięki. Szukam kontaktu z księdzem Eugeniuszem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święty się. Powinniśmy powiedzieć, że gdzieś powinniśmy się boić.